ci nie powiem, co się wydarzyło. Kurwa, czekaj, inaczej to zrobię. Jechaliśmy z elegancką. Zjechaliśmy do tego całego sub... Nie przeczytasz tego. Nie przeczytasz tego. Do jakiegoś nas miasta. Chcieliśmy tam zrobić zakupy. I pojechaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Utwierdzeni w przekonaniu, że nie ma innych sklepów, oprócz jakichś takich małych, co tam nic nie ma. Kupiliśmy sobie po prostu piwa, bo to ważna rzecz. I zjedliśmy sobie taką bułę, taką ogromną w jakiejś budzie i pojechaliśmy szukać krzaków, bo napchaliśmy kichę, piwa mamy, można się rozkładać. Jedziemy i właśnie w tym problem, że jedziemy, tu się ciemno już, więc widoczność ograniczona do minimum. Latarki nam padają i się okazuje, że wszędzie pola, jak nie pola, to jakieś drzewa, ale w większości pola po prostu. Aż w końcu wypatrzyliśmy jakiś na uboczu restaurację tam z możliwością zameldowania się z pokojami po prostu. I postanowiliśmy, obczajmy, no jest recepcja, zostawiam rowery, wchodzimy. I jestem w tej recepcji, patrzymy, że 2000 dinarów kosztuje dwie osoby, a mamy tylko 1600 tam ileś. W gotówce. I obawiam się, że nie da się płacić kartą. No to wychodzimy. No i postanawiamy te 20 km do tej możliwości zapytać i może tam coś się znajdzie. Jakiś koleś przychodzi i się pyta, skąd my jesteśmy. Myśli, że z Serbii. Też flagi Polski powiewa. Pokazuje flagę Polski, pyta się, czy z Serbii. No właśnie, pokazuje flagę Polski, pyta się, czy z Serbii. A jesteśmy w Serbii, więc kurwa naprawdę jakiś retardet. Jeśli kurwa nie wie, jak wygląda flaga w kraju, w którym siedzi w ogóle i piwo właśnie pije ich lokalne, kurwa. No ale dobra. No i już mamy jechać. Już siadamy, a tu słyszymy puk puk w okienko i jakiś jego kolega chce zagaić rozmowę jakoś. Kurwa, zbiegli się wszyscy Serbowie z budynku. Coś tam się spyta, nie pamiętam co, a potem się pyta, czy nocleg. Na migi, że o, pana. Ten, a przy okazji się zeszła cała gromada, która akurat w okolicy przebywała. No i widowisko. Wychodzi jak nie kelner, który tam pracuje, zna angielski. No i proponuje nam nocleg. My się pytamy, czy da się kartą płacić. On mówi, że tak. No i to sytuację zmienia. Rowery nam zawinęli w Trimiga. Może jutro zostaniemy. Sakwy mamy, więc jest git. Przynajmniej rzeczy mamy. No i siedzimy sobie w pokoiku, mamy klimę, mamy telewizor. Także widowisko było po prostu... Nie, to było jak na jakimś filmie. Stoimy, już mamy się zbierać, nagle kurwa zbiega się 30 Serbów, wszyscy stają w kółko koło nas i coś gadają do siebie po serbsku, ja myślę, ja pierdolę, to było tak dziwne. Ale pokażę naszą miejscówę, to jest ciekawa. 40 zł uważam, że... Powiem tak, spaliśmy w Polsce wiele razy po różnych miejscowościach i za 40 zł nigdy nie dostaliśmy nawet kuźwa ręczników. A tutaj, kurde, jest klima, jest telewizor. A jutro... Właśnie jeszcze nie ustaliliśmy, jak co robimy jutro. Musimy przemyśleć sprawę. Także bez odbioru. To jest... Jest nasz cały bajzel, jest godzina 10. Musimy oddać kluczyk, odebrać nasze dowody osobiste. I... Co jeszcze musimy zrobić? Podobno może dostaniemy darmowe śniadanie. Podobno jest śniadanie gratis, ale nie uwierzymy, póki nie zjemy. Wygląda na to, że jednak się... Będzie omlet, będzie... bacon. Właśnie nie wiem, czy on kazał wybierać, czy... No właśnie też nie zrozumiałem, szczerze mówiąc, czy kazał wybierać. No właśnie tak się zastanawiamy, bo wczoraj po prostu było ogromne jakoś poruszenie, jak my tu przyjechaliśmy. Jakby nie wiem, jakbyśmy tu byli pierwszymi klientami od chuj wie ilu. Nawet widzę, że tam ktoś jeszcze jest. Gdzie? A no faktycznie, ktoś tam jest. Ja mam jeszcze taką rozkminę co do tych serbskich pieniędzy.
Wydaje mi się, że one są... W ogóle do tej pory nie wiemy, czy są tutaj moniaki. Bo w sklepie jak była końcówka, tam... W sklepie są normalnie ceny, na przykład, nie wiem, tam 59, no nie? Ale nikt nam nigdy nie wydał tych moniaków, chociaż końcówka by na to wskazywała, ale nikt nigdy tego nie wydawał, więc... W każdym razie te banknoty są dziwne. Są takie strasznie cienkie i włożyłem je do portfela, który od góry jest lekko wilgotny. Już się zaczynają drzeć, już się zaczynają tak robić takie brzydkie moknąć. Także nie wiem, uważam, że polskie pieniądze są dużo lepszej jakości, tak fizycznie, jeśli chodzi o materiał. A co, astralni już nie? Co? Astralni już nie? Fizycznie jak mają być, kurwa? No kurwa, no nie wiem, mentalnie mogą być mocniejsze, nie? Gospodarczo. Też swoją drogą pewnie tak jest. Chociaż tutaj, no... Tyle pól dookoła było, czy nie mogliśmy znaleźć noclegu. I tak sobie myślę, że... Może tu, Unia nie dochodzi, nie ma czegoś takiego jak nadprodukcja, więc możemy sobie produkować w opór. Także, nie wiem, no. Kot się tam czai na jedzenie. Kici, kici, kici. Czemu koty reagują na kici, kici? Ja tego nie rozumiem. Przecież nawet koty koty w tym kraju nawet nie wiedzą, że są kotami. Nie nazywają się koty, to czemu kici, kici? Dostaliśmy żarcie na wypasie, o, przyszedł. Do Nowego Sadu mamy 22 km według mapy. Pewnie tam coś chwilę porobimy, siądziemy sobie może, odpoczniemy po ciężkich 22 km. Nie no, ale Nowy Sad to duże miasto, także można tam chwilę sobie posiedzieć, zrobić jakieś zakupy małe. Dzisiaj moglibyśmy na luzie spokojnie, totalnie dojechać do Belgradu, tylko że tak, musielibyśmy tam zostać, bo przejechać przez Belgrad kurde nocą to tak średnio. Nie wiem, i jeszcze dodatkowe dwie dychy by trzeba było wydrzeć. To jest mocno niepewna opcja. Dlatego chyba pójdziemy w drugą stronę i utniemy sobie dzisiaj dwie dychy. Rozbijamy się przed Belgradem, później przejedziemy sobie przez niego na luzie. Tam chyba nie ma za dużo do oglądania. Więc tak sobie popatrzymy, przejedziemy. No i ruszamy dalej w stronę Kosowa. Jeszcze trochę kilometrów przez Serbię nas czeka. Wjeżdżamy do Nowego Sadu. I w końcu jest słońce. Pierwszy dzień w Serbii, w którym nie pada. Właściwie nasz trzeci ogólnie dzień w Serbii. Ale od razu humor mi się poprawił. Mamy takie zachodnie marzenie, żeby się kurde napić w KFC-ku takiej zimnej coli. Kurde, no nie wygląda to źle. Jest mak na górze, jest KFC na górze, nie ma dolewek z tego co widziałem w KFC-ku, nie było tych takich maszyn samoobsługowych. I co ci mogę jeszcze powiedzieć? Nic nie kupiłem. Widzę. No, picie. Może to całe Two for You. Tam z powiększonym piciem, o. Dobra, mamy ławeczkę. Zamierzam się tu bezczelnie rozpierdolić i żreć. Czy się sobie pięknie poradził w maku? Dziękuję.
Co on tam nie nakupował, cholera? Proszę, proszę. Same dobrocie. Pumpa. Piękna sprawa. Widzę, że nie tylko w Polsce mają dziwny zwyczaj malowania fiutków na murach. Dziadzia wiezie butle. I tak się to wszystko trzyma na słowo honoru. Skubany. Kto leci po picie? Kurde, jaki tłum na tym przystanku. Jest taka sytuacja, że zgubiliśmy kuźwa polską flagę, cholera jasna. I teraz staram się po nią wrócić. Fuck. Wiedziałem, że ją krzywo wpiąłem, cholera jasna. Bidula taka, no. Dobrze się udało ją znaleźć, cholera. Kurwa, czaj, że flagę zgubiliśmy, stary. Wróciłem się po nią. Trzeba się stąd zbierać. Taka chyba starówka, czy coś w tym stylu. Powodzenia ci życzę. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, stary. Tam jest zjazd czy schody? Schody. Właśnie. Nowy sad za nami. Szykuje się zjazd. Po nachyleniu 8%. Tak przynajmniej mówił znak. Ale to miło. To bardzo miło. Stary, nie uniesiesz tego, to jest za ciężkie. Koniowi się już marzyła dynia wielkości, kuźwa, trzech jego głów. I jednej jego dupy. Dobra, tam schodzę z roweru. Spróbuję użyć mojej zajebistej stopki. Prawdopodobnie się nie uda. Chociaż wykorzystam ukształtowanie terenu, oho. Fajne są takie lokalne stragany, bo jest to w sumie dość tanio. Za 3 brzoskwinie zapłaciliśmy złoty 50, coś koło tego, może mniej. C-
to było. Stała sobie serbska policja z takim kompaktowym aparatem w ręce i robili zdjęcia. No co ty widziałeś, co to było? Stary, tu naprawdę nie mają monet. Serio? No kurwa, miałem tak, 244, no nie? Ja jej daję 240 i jeszcze chcę dychę dołożyć, a ta, że nie, że tyle. Czaisz, stary? I faktycznie tworzyła kasy, nie było tam monet. Sprawdziłem na Wikipedii, o co chodzi z tymi dinarami. I podobno jednak są monety. Tylko nikt ich nie używa, z tego co zauważyłem. Nie wiem, mają po prostu tak małą wartość, że nikt się nie pieprzy nawet z tymi monetami, żeby wydawać te grosiki. Ale są, podobno są. W obiegu. Ja nie widziałem, ale podobno są. Doszliśmy do wniosku, że skoro tu za kurde parę złotych można się najeść, to naprawdę nie ma sensu gotować. Czyli szczyt lenistwa, no ale... Nie wiem, co tam koniu kombinuje. Spadł mi hamburger. Podniosłem. Ale trochę mi szkoda go wyrzucić, kurwa. Bo jeszcze sporo mięsa. Zjeść czy nie zjeść? Nikomu nie powiem. Ale wszyscy zobaczą. To nie zjem. Co ona krzyczała? Krzyczała z nami Polako. Patrz, typowa ścieżka rowerowa. Kiedyś tu była. Pięknie zostawili, pięknie po prostu. Bo jeszcze 35 km do Belgradu. To jeszcze tak pewnie 9-15 i ten. I trzeba się rozbijać, a wiesz, później może nie być już takiego eleganckiego. Przesuńże się jeszcze trochę. No pewnie, że chcę. Marzy mi się taka rynna. Dobra. To teraz ustalenia. Co potrzebujemy na dzisiaj? Dziecko szczęśliwe biegnie. Alkohol. Zaczął od alkoholu. No, co potrzebujemy? No bo no jak potrzebujemy, to alkohol. Bo co by się przydało, to inna sprawa. To tak. Czyli są rzeczy. Alkohol. Są rzeczy, które na wyprawie są potrzebne i są takie, które mogą się przydać. I właśnie alkohol jest rzeczą, która jest potrzebna, a reszta to są rzeczy, które mogą się przydać. No bo możesz śmierdzieć. Możesz w jednych ciuchach pojechać. Przeżyjesz. Ale żeby z tym walczyć, to alkohol jest niezbędny. Trzeba znieczulenie, kurwa, bo... Z jedzenia, które są najedzone, to tu nie wiem. No ale panie, jest godzina 17, do 22 możesz być znowu głodny, więc... No ale hamburgery mamy bułki, więc mamy połowę sukcesu. Sugerujesz bułki, tfu, hamburgery. No bo mamy już bułki, nie? No. Będziemy wozić 3 dni? To kto idzie? No, przesadzić. Posłużyliśmy się technologią i sprawdziliśmy, jak wyglądają zdjęcia satelitarne tego regionu. I niestety przed Belgradem są same pola, całkowicie wszędzie są pola uprawne, więc się tam będzie ciężko pchać. Ale mamy inny pomysł, bo Belgrad jest po jednej stronie Dunaju. Później jest most i nie ma nic po prostu, nic totalnie. Są jakieś kurde, jakieś drzewa. I tam mamy zamiar się właśnie wpierdzielić. Z jednej strony Belgrad, a z drugiej strony my. Będzie ciekawie. 20 km nam zostało do miejscówki. Satelity wyglądała ok. Mam nadzieję, że będzie ok także w rzeczywistości.
bezdomne psy latają praktycznie po całych, po wszystkich miastach Serbii. Po prostu masę tego jest, ale takiego haszczaka gigantycznego to jeszcze wcześniej nie widziałem tutaj. Wjeżdżamy do Belgradu. Właściwie to jeszcze takie przedmieście dość. A do centrum się nie pchamy. Jeszcze jakieś 7-6 km do tego mostu przez Dunaj. Most jest długi. To są totalne krzaki. Kurde, taka plaża byłaby mega, tylko że... Boże, w drogi nie ma. Jak tam zjechać? To jest pewna rzecz, której nie przewidziałem. Już nawet nie mówię, że szukamy drogi, żeby stąd zjechać, tylko że tam jest jeszcze jedna rzeczka i nie widziałem nigdzie mostu. Jest niewielka, ale nie przebijamy się przez nią. Cholera, to może nam pokrzyżować plany i to dosyć mocno. Dobra, tu mamy zjazd. Już widziałem z daleka dzikie psy, że sobie biegały. Mam nadzieję, że są dzikie, chociaż nie wiem, czy mam nadzieję. Boże, jak to są psy, które pilnują tego terenu. Nie, no wyglądają na dzikie. Trzy totalnie inne. Jeszcze jakieś kundelki. Coś czuję, że będzie ciekawie. Jakie słodziaki. Na konie się rzuciły, Jezu! Nie mogę po prostu. To przez tą brodę imigranta. Ja sobie przejeżdżam, ja wjeżdżam jak do siebie. Pieski tam sobie siedzą. Jedzie koniu z brodą i jeb. Dobra, jak się tam przedostać? Kurwa, to jest problem teraz. No nie, nie, przez to nie przejdziemy, to nawet nie ma opcji. To jakieś totalne bagno. Jedziemy sobie drogą donikąd, bo w sumie i tak już wszystko jedno. Jak nie dojedziemy na drugą stronę tego bagna, to się rozbijemy po prostu gdzieś tutaj. I tyle. Co już raczej nikt nie będzie z tego strzelał, że sobie zajmiemy kawałek trawy. Mam nadzieję przynajmniej. Chociaż mam nadzieję dostać się jednak na drugą stronę tego gówna. Bo marzył mi się taki właśnie widoczek na Belgrad. To byłoby super. Ale przynajmniej jedziemy w dobrym kierunku. Tak? W dobrym? Gdzie my jesteśmy w ogóle? No, centrum Belgradu jest niby tam, więc... No, ale z drugiej strony, jak nie znajdziemy mostku, to się i tak będziemy musieli wracać jutro. Spotkaliśmy jakiegoś dziadzia, który taszczył jakieś pniaki. Chwilę próbował z nami gadać, tylko tak średnio się rozumieliśmy. Pytał, czy jedziemy przez Kosowo, czy przez Czarnogórę. Próbowałem się dopytać, czy da się jakoś przez Kosowo. No mówił, że niby tak. Chyba, że źle zrozumiałem. No nie wiem, no pewnie się da, no bo dlaczego miałoby się nie dać? Wszystko się da. Tylko czasem jest trudniej, a czasem jest łatwiej. Pojechaliśmy do jakiejś miejscowości. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To jest takie wysypisko mini. Będzie sympatycznie się tu rozbić. O Jezu, jak jebie. Właśnie miałem mówić, że tym mniejsza szansa, że nikt tu nie jeździ. Ale właśnie ktoś tu jedzie.
Znowu zjadłem muchę. Albo komara. Są jakieś wysokie bloki, już widać je. Kurde, wszyscy Serbowie mają takie same mordy, zauważyłeś to? Nie, żebym ich obrażył, ale jest coś charakterystycznego w ich twarzach. W sensie chłopów. Bo kobiety to nie wiem, ale chłopy mają coś takiego samego w twarzy. Ty, tam są te slumsy, stary, widzisz to? Widzisz to? Te bloki są rozpierdolone. No w sumie, pewnie mówisz, że w wieżowce na slumsach to już jest jakiś prestiż. Prawdopodobnie jest tutaj wycinka drzew. Kurde, ale się wypchaliśmy. Masakra. Ale dobra, rzeka idzie dalej. A ja sobie zrobię tutaj zdjęcie. Ty, te bloki nie są ten opuszczone. Po prostu tak chyba wyglądają. Jakby po bombardowaniu. Ej, fajnie, podoba mi się. Chodź, wjedziemy, tak rozpędzimy się i się wpieprzymy do wody. No, na YouTubie byśmy na pewno byli. Tylko by trzeba powiedzieć, że nie nakrywali was. Tak to by pasiał taki, gdzie jechać i skakać. Ale wtedy też byśmy byli na YouTubie. Teraz jakieś sława by była. Sława, no w sumie. Zaczyna się robić... O kurde, tu jest droga czy nie ma? Nie, no jest. Taka przyczajona trochę. Jakiś domek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby się tu pchać. Może był, może nie był. To jakiś chillout wyższego stopnia się w ogóle dzieje. Kurde, to są jakieś domki letniskowe, chłopie. Skubani. I to takie sobie na tych zrobili, na... Powiedziałbym na palach, ale pale to nie są. Dobra, gdzieś tu się zaraz rozbijam, bo już mi się nie chce. Kurde, po prostu mam błoto wszędzie. O napędzie to nie będę mówił, bo jest tam więcej błota niż napędu. A jeszcze mi do butów naleciało. Dobra, gdzieś się tu rozbiłem, bo nie ma sensu jechać dalej. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie... Nie, raczej nikt tu nie jeździ. Czyli ta droga nie wygląda, jakby była zbyt często uczęszczana. Zresztą tu ciężkim sprzętem nie przejedzie. Żeby... Tfu, bez ciężkiego sprzętu. Osobówkami to nie polecałbym. Jeepkiem prędzej, ale to... Kto tu będzie jeździł, żeby sprawdzić, czy się Polacy nie zalęgli. Jutro trzeba będzie jeszcze wrócić. Już mam nadzieję, że w drugą stronę będzie szybciej. Już dalej mi się nie chce. Co tam, koniu? A co ma być? No nie wiem. Miała być łąka, miała być zielona. A kto tak kurwa powiedział? Gościu sobie wymyśla jakieś dziwne rzeczy tutaj. Jesteśmy... Kurwa, myślałem, że się uda bliżej rzeki, żeby był fajny widoczek, ale tutaj wszędzie są te domki letniskowe, czy nie wiem, co to jest. Serbowie się lubią chyba wyluzowywać, kurde, w takich miejscach. W sumie im się nie dziwię, nie? Popatrzeć na Belgrad. A też pójdę, kurde, później porobić jakieś zdjęcia nad rzekę. Będzie fajnie. Komarów trochę, ale nie, to nie jest jeszcze to, co ostatnio. Zdecydowanie. Zresztą pewnie zaraz pójdą spać, bo się zimno robi. A, rozkładamy obóz. Nie? Dawaj namiot.
tego kompa, tam jest wszystko tak zablokowane, że nawet prawy przycisk myszy nie działa, bo jest zablokowany, stary. Kurde, jadę sobie, pipczy mi jakiś samochód za mną. Ja się odwracam, jakaś kobieta otwiera okno i daje nam lody. Zajebiście po prostu, kurwa. Ludzie są naprawdę spoko w Serbii.